Siema, witajcie w kolejnym odcinku. Drugi dzień w górach. Ruszamy dzisiaj Doliną Strążyską. Siema. Jakbyście zastanawiali się, to nie jest do końca darmowa wycieczka. Parking 30 zł, wstęp za bilet normalny 8, ulgowy 4. Tak, dokładnie tak. Dobra, ruszamy. Zobaczymy. Na tej dolinie jeszcze nie byliśmy. Pięknie jest. -4 stopnie, zimno, biało. Leśniczówka, Tatrzański Park Narodowy. Nowy mostek w budowie. O, takie łańcuchy by nam się przydały, nie? Wczoraj jak się zakopaliśmy. Nadia, idziemy morsować? Chodź, pomorsujemy. Taka czysta woda. Ale jak czysta woda. Tak, jak widać, Dolina Strążyska jest jedną z bardziej dostępnych. Typowa dolinka dla spacer z dziećmi. Dochodzi pod sam Giewont. Trasa w dwie strony szacowana jest na jakąś godzinę 40 minut. W dwie strony to jest. Dystans 4,8 km. A przewyższenie to tylko 230 metrów, więc z najmłodszymi dziećmi możemy się już tutaj wybrać. Jest to dolina w Polskich Tatrach Zachodnich, położona między Doliną Kudziurze a Doliną Zabramką. A tam za drzewkami piękny widok się wyłania. I za zakrętem wyłania się Giewont. Tam doliną dojdziemy do jego stóp. Pokaż, jak robisz aniołki. Super. O, i mamy wodospad. Ania próbuje doedukować się, jakie zwierzęta możemy tu spotkać. Świstak, płochacz halny, pomórnik, kozica tatrzańska, orzeł przedni, ryś, eurazjatycki, wilk szary, niedźwiedź brunatny, ryś. Już wiecie, co możecie spotkać w Tatrzańskim Parku Narodowym. Orlik krzykliwy. Przez całą dolinę wiedzie czerwony szlak, ale ja uwielbiam takie górskie strumyki. Jaki to ma świetny klimat, w szczególności zimą, jak przymarznie. Ruszamy dalej. O, i to jest to, o czym wspominałem na jednym z odcinków z Korony Gór Polski. Czasami warto stanąć, odwrócić się i zobaczcie, jakie widoki by nas ominęły. Piękne skałki. No, bo idąc tak cały czas szlakiem przed siebie, strasznie dużo rzeczy pomijamy, tych, które są tam za nami właśnie.
Tu dochodzimy do zakrętu i zaraz zobaczycie Giewont. Ja już go widzę. Jest i on, Giewont. Piękny. Jeszcze kilka ujęć na Giewont. No i tak prawdę mówiąc, tutaj za chwilę dolina nam się kończy. Dochodzimy do stóp góry. Szkoda, że kamera tego nie oddaje, ale widok jest naprawdę przepiękny. Ten ogrom góry. Nie wiem, czy zobaczycie, może wam zbliżę to w montażu. Na górze jest krzyż. I tu drewniane chatki, takie mega klimatyczne. A tam Giewoncik. Nadia, kiedyś wejdziemy na Giewont, nie? O, i tu mamy wskazówki na Giewont. 2 godziny 50 minut i dolina Małej Łąki. No to może zmiana planów, co? Tak, może idziemy na Giewont. Ale nie mam tych, nie masz szpilek, żeby iść na Giewont. A w domu mam parę szpilek. Tym razem ujęć z drona nie będzie. Jesteśmy w strefie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Byśmy musieli mieć pozwolenie od Tatrzańskiego Parku Narodowego. A to nie są tanie rzeczy. No i doszliśmy do końca doliny pod sam Giewont. Tam z tyłu za nami Giewont widać. Z tego miejsca się będziemy z wami żegnali. Pamiętajcie, żeby tam na dole zostawić suba, bo za tydzień kolejny odcinek. Najprawdopodobniej pojedziemy zwiedzać Zakopane, Krupówki. Będziecie mieli okazję zobaczyć sobie, jak Krupówki wyglądają w 2022 roku. Co tam ciekawego słychać? Ostatni raz rok temu byliśmy. Jakie ceny? Jak drogo w tym roku? Jak inflacja? Tak, za tydzień odcinek z Zakopanego. Będą Krupówki. I zobaczymy krainę świateł na Gubałówce. Dobra, trzymajcie się. Hej pa.